Pod koniec kwietnia 2019 roku grupa nurków z Norwegii dokonała niecodziennego odkrycia. Mianowicie udało się im zlokalizować wieloryba wyposażonego w dziwną uprząż. Jak się okazało po bliższej inspekcji, uprząż była starannie dopasowana, więc raczej niemożliwe było, aby zwierzę wplątało się w nią przypadkowo. Dodatkowo zwierzę było bardzo dobrze oswojone, nie bało się ludzi tak jak inni przedstawiciele tego gatunku, a sama uprząż przykuła szczególną uwagę badaczy. Zauważono na niej napis, brzmiał on Equipunex z Sankt Petersburga. Uprząż sama w sobie nie posiadała żadnych nadajników ani układów elektronicznych. Było jednak na niej mocowanie do kamer sportowych, jednak kamery znaleźć się nie udało. Nie wiadomo jak długo pływało zwierzę z dodatkowym wyposażeniem, jednak przypuszcza się, że musiało być to co najmniej kilka tygodni, ponieważ wieloryb był do uprzęży wyjątkowo dobrze przyzwyczajony. Początkowo naukowcy spekulowali, że dziwne wyposażenie wieloryba może mieć jakiś związek z eksperymentami przeprowadzanymi na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Jednak po skontaktowaniu się z pracownikami uniwersytetu okazało się, że żadne tego typu eksperymenty nie mają miejsca w tej placówce. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że wojsko rosyjskie, a jak wiadomo to w Rosji leży Sankt Petersburg, znane było z wykorzystywania zwierząt do celów badawczych i zwiadowczych. Dlatego właśnie wszelkie podejrzenia w tej sprawie padają właśnie na wojsko rosyjskie. Znane są przypadki, które miały miejsce podczas II wojny światowej oraz zimnej wojny, kiedy Rosjanie posługiwali się zwierzętami, czasami w dość niehumanitarny sposób, w celu prowadzenia wywiadu na terenach, na które nie mogli wysłać żołnierzy. W okresie zimnej wojny Rosjanie rzekomo szkolili delfiny do obrony portów, a podczas II wojny światowej prawdopodobnie wykorzystywali gołębie do naprowadzania pocisków. A to jedynie dwa z wielu udokumentowanych przypadków. Rosjanie prawdopodobnie szkolili również niedźwiedzie czy nawet szczury. Dlatego naukowcy z Norwegii próbowali się skontaktować również z władzami wojsk rosyjskich w celu zweryfikowania właśnie podejrzeń na temat militarnego wykorzystywania zwierząt. Jednak wojsko jasno zaprzeczyło, a nawet jeden z wyżej postawionych żołnierzy skomentował to w taki sposób. Myślicie, że jeżeli byśmy wykorzystywali zwierzęta do celów szpiegowskich, to umieszczalibyśmy na nich informacje z naszymi danymi? To tak jakby szpiegować kogoś i podać mu swój numer telefonu z prośbą, aby zadzwonił. Niestety po uwolnieniu znalezionego wieloryba z uprzęży odpłynął on w nieznanym kierunku i nie udało się już go ponownie zlokalizować. My niestety prawdopodobnie też nie dowiemy się, dlaczego ssak posiadał dodatkową uprząż. Możemy tylko przypuszczać. A wy, jakie macie przypuszczenia w tej sprawie? Podzielcie się nimi w komentarzach.